nazywam się Kudrebuksian. Mieszkam w Czarnej Wsi Kościelnej, w Gdańskiej Służbie. Nauczyłem się robić od swojego taty, także jest taka tradycja, rodzina. To robił ojciec, dziadek i pradziadek. To jest czwarte pokolenie. Wyrabiamy właśnie takie wazony, jak widać, donice, dzbany, wojaki, butle, wujki, misy. No jak chcemy coś kwadratowe albo prostokątne, trzeba ulepić lepsze. Tam jest taki zbiornik z tyłu, to się nazywa kotu, taki dół. Tam składujemy glinę. Przywozimy tę glinę z pola. Glina pochodzi oczywiście z ziemi. To jest rodzaj taki. Przywozimy tę glinę, rzucamy do tego kotucha, wodą tam się zalewa, bo ona jest taka skała, która się zalewa i ta glina moknie przez cały tydzień. Jeżeli ona już rozmoknie, a inaczej fachowo to się nazywa, się zlasuje. Nie jest tak, że z tej gminy coś można zrobić, bo przychodzi przez takie maszyny żelazne, walce, dobnięcie grudy, kamieni żelazne, żeby ta glina była plastyczna. No kiedyś prądu nie było, to wiadomo, trzeba było to korbować ręcznie. Łatwiej mam, dzisiaj mam prąd. Ale takie koło się napędzało nogami. Gdzieś w skansenie, gdzieś na Jarmarkach. Tradycyjnie się kręci. No szedł łatwiej, jeszcze właśnie raz mówię, że to jest prąd, to się włącza, no i kręci. No i z takiego kawałka gliny, popatrzcie, co można było zrobić. Kształty naprawdę różne. To jak i co tam po prostu, można bułkę, można lody. Wiadomo, że jak ja siadam na koło, to już wiem, że z takiego klocka, z takiej gliny plusa, wiem, że co prawo chcę zrobić. No choć przynajmniej jest taka zagadka, że mówią, będzie misa, a ja zrobię z misy, zrobię do misy. Zgaduję. Nawet turyści, czy wycieczkowi. Mogę w każdej chwili, ale jak już zwiększy wysokość, to już mi trochę ciężej. Nie? No i tutaj właśnie teraz, jak widzicie, cały czas tutaj muszę rękowo. Tak ciężko trochę rozmawiać i robić, a muszę tak bardziej się skupić na tym, co robię, nie? Tak już się postaram, żeby to było jak najlepiej. Takim narządkiem to właśnie się nazywa szyniec. I tutaj palcami wypycham, a tutaj kształt nadaję. Jak chcę go pękaczy, no to muszę go tutaj bardziej rękoma. Ręką od środka wypchnąć, a tym jak gładzikiem wygładzę. No i tutaj jeszcze bardziej. Taka jest właśnie. No i mamy taką właśnie bułkę. Kiedyś w rolnictwie, w gospodarstwie domowym normalnie to służyło do noszenia wody. Utrzymali w tym wodę, olej. Kiedyś była taka tradycja. No tradycja, po prostu swój olej kiedyś cisnęli ludzie na wsiach, nie? Nie musieli naczynia. Dzisiaj mamy plastyki i inne. Kiedyś nie było, to wszystko było gliniane, naturalne. No i tutaj mamy taką bułkę i ona służyła jako na wodę, jako na wino można było i na olej. I tam przypuśćmy zrobimy taki... A jeszcze jest to, które to prepało, nie?
no takim narządkiem tutaj kształt taki. Strukturę taką zrobimy drapaną. Dwie, trzy godziny postoi, wtedy tutaj takie ładne ucho dokleimy. Bo teraz tak nie można tego ucha przykleić, dlatego że to jest miękki, on tutaj po prostu się wygnie, dzikim się odcina. No i potem się właśnie stawia na tą półkę tam z tyłu i to schnie za 3-4 dni, zależy jaka jest temperatura w środku, dlatego ten trociniak tutaj się łapany. I to ma wystrzeć potem na ten kolor, który właśnie są tam wyschnięte, stoją w szychcie albo na tych półkach. No jeżeli całą pieć się skompletuje, to wiadomo, że te dzbany trzeba wypalić, bo byśmy tych dzbanów nie wypalili, a wody wleli, to by z powrotem to się wgnęło, by się zamieniło. Trzeba z każdy polikwidować, które będą szklidione, robione. Gładkie to będą szklidione, a niektóre są takie drapane, to będą wypalane na kolor takie fachowe, to się nazywa biskwicie, naturalny kolor gliniany. A które są jeszcze gładsze, robimy jeszcze takie stalowe ślaki, to jest taka tradycja. To są takim krzemieniem właśnie szlifowane i będą wypalane na kolor takie stalowe ślaki. Potem pójdziemy tam do pieca, to pokażę, jak to całe to wszystko wygląda. A tam właśnie mamy piece na drewno. Dwa mamy piece, mamy jeden taki pośredni i bardzo duży, 8 metrów sześciennych, to jest bardzo duży piec. Wchodzi taki dzban, bo przypuśćmy jak tutaj, jak stąd, to tak z 1200 sztuk, jeden wsad. Już to jednego, dwa się nie da wyprawić. No ale wiadomo, że my takich małych samych nie robimy, tylko że naczynia robimy duże. No bo to wiadomo, jakbyśmy piec elektrycznym, no to ja bym, ile bym tego wsadził? 2-3. Plus malutkie, tam to wypalał nie wiadomo. Ale jak się duże dzbany czy tam to widzę, musi być duży piec. No jak tam właśnie widzieliście w pracowni, jak się tutaj wykręca, to są pice specjalne do wypalania ceramiki. Te wszystkie dzbany przynosimy tutaj. Tam wchodzę do środka i żona podaje dzbany i ustawiam jeden na drugi. Tak jak widać tutaj. Tak się ustawia tu do samych aż w górę, do samych. Każde szparkie dziurki się zapyta, jeżeli cały piec jest zaodpalany, to są takie na dole tam. Wtedy tutaj właśnie cegłą się zastawia, nie zamurowuje się, jak niektórzy myślą, tylko się zastawia. Z tamtej strony jest od tyłu palenisko i ten piec się wypala 24 godziny na stopę. Po jednym polanie, tych polan więcej się drżyca, ten piec ma osiągnąć 1000 stopni. Jeżeli ten piec osiągnie 1000 stopni i chcemy zrobić taki kolor naturalny, tutaj właśnie taki mamy, to tylko blacho zatulam, dwa dni stygnie i wychodzi taki kolor naturalny, taki ceglany. Ale u nas jest tradycja właśnie wypalania takich stalowych siwaków, właśnie jak to stalowe. Bo to niektórzy myślą, że to jest malowane albo grafitowane. To jest taka sama technologia. Jest wypalanie, jeżeli on 1000 stopni piec osiąga, wtedy blachu nie zastawiamy, tylko zostawiamy deski, a między deskami, jak cegłą sypiemy, piasek upijamy do takich, jakbyśmy budowali tamę na rzece. I zostawiamy takie otwory 30 cm i na końcu się dodaje takie drzewo smolne, żywiczne, sosny. A każdy w lesie widział, tak jak bardzo dużo smołu płynie, to jest takie zrobienie, nazywamy smolniaki albo smolina. Takich parę szczap się wrzuca do paleniska, szczelnie palenisko się zamyka, dlatego te piece są zbudowane tutaj w ziemi.
A ta smolina bardzo mocno dymi, ten dym zamykamy do środka. I on wtedy nie ma prawa wyjść ani bokiem, ani górą, tylko to się wbija, to na wylo, na skroś. Bo to niektórzy myślą, że jest to malowane albo grafitowane. To jest właśnie od tego dymu powstaje się tylko stalowy. Jak te jasne siedzą dwa dni, to te siedzą 6-7. No i tu jest właśnie Czarna Wieś Kościelna, jak od tego powstała. Właśnie, że tutaj w dom się wyrabiało ceramikę. Się wyrabiało właśnie pokrycie dachowe, się wyrabiało cegły, się wyrabiało naczynia, które były do użytku. No, w domu każdej gospodyni miała ich takie w komórce. Dzisiaj każda komórka kojarzy sobie telefonem, ale komórki to były normalnie na wsiach takie przedsionki przytrzymane. Takie właśnie mieli właśnie w gospodyni to kilkanaście dzbanów. Każdy dzbanek miał swoją nazwę. Tak jak właśnie mówię, Ładyszka, był Gardyn, Bunka, było do każdego przetworu, było to przeznaczone. Jak było w tym dzbanku lane mleko, to tylko było mleko. Jak był kompot, to tylko był kompot. Nie było tak mieszane. Dzisiaj kompot to mleko. Gospodyni już widziała od x lat, że tylko to miało być tam. No i właśnie wracam do tego, wtedy Czarna Wieś Kościelna właśnie do tego powstała, że jak w całej wsi wypalało z 10-15 wysp, tak było, to tych dymów, to się wydawało, że cała wieś płonie. I od tego się nazywała Czarna Wieś. No ale właśnie, że była 150 lat temu produkowana cegła. Deptane nogami, można było ci nogami, trochę tym, ale kopalnia była naprawdę szpadna. Ludzie wyciągali tymi koniami, tymi drogi. Wszystko była ręcznie wyrabiana, cegła i wypalana i jest pobudowany tutaj kościół. I czyli Czarna Wieś Kościelna. To jest prawdziwa, faktyczna, która jest napisana w Księgach Wieczystych, że to ta nazwa od tego powstała. Od XVII wieku jest ceramika wyrabiana dzisiejszego dnia. Wynaleźli wykopaliska, bo się, no, ale tam mówią, że z XIII wieku, ale tego nikt nie może, jak to się mówi, udokumentowanych, może o tak powiedzmy. Tego nikt nie pamięta. Dlatego zrobili ten szlak nocnych zawodów, dlatego, że dzieci się nie chciały uczyć. Zostało tylko 3 warsztaty, które jeszcze właśnie funkcjonują. Nauczyłem swego ucznia właśnie, też swoje pracownie otworzyła się w swoim bardzo duże zmiany, takie, to jest jeden kolor. Dlaczego dzieci się nie chciały uczyć? To jest pytanie. Dlatego jak widzieliście, cały czas te ręce mamy mokre, cały czas będzie ciężka praca. Dzieci się popatrzyły, no jak ja mam tak robić, jak ten stary, to tak napiernicza tę glinę, to ja wolę jakieś tak lżejsze. Może pod krawatką, może jakimś zasysarkiem. Tak było, to niestety. Po prostu mi tak wyszło, dlatego jeszcze raz powtarzam, zrobimy to szlak. Bo to jeszcze kilka lat, po prostu to wszystko zajmuje.